Marcin Piasecki, Rzecz o Biznesie, w studio trzeci, niestety ostatni dzisiaj gość, pani profesor Katarzyna Kłosińska, Instytut Języka Polskiego, Uniwersytet Warszawski. Dzień dobry. Dzień dobry. Językoznawca. Jest pani językoznawcą. Chciałbym, żebyśmy porozmawiali o języku ludzi polskiego biznesu. Jaka jest taka ogólna pani ocena tego języka? To zależy, o czym mówimy, bo kiedy mówimy o języku ludzi biznesu, to właściwie możemy mówić albo o tej odmianie zawodowej, tak zwanym socjolekcie, czyli o tym, jak ci ludzie się porozumiewają w swojej pracy czy w kontaktach zawodowych, albo o tym, jak ci ludzie się porozumiewają poza tymi kontaktami. I jeśli chodzi o te kontakty zawodowe, czy kontakty między pracownikami różnych instytucji, no to jest pewnie tak jak, to znaczy nie pewnie, tylko wiadomo, to jest tak jak z przedstawicielami innych zawodów. Lekarze mają swój język, nie wiem, taksówkarze mają swój język i tak zwane korpolutki, czy pracownicy korporacji również mają swój język, czy swoje języki, bo to oczywiście jest bardzo zróżnicowana grupa. Natomiast tak jak ludzie, którzy wychodzą z pracy i chcielibyśmy, żeby z nami rozmawiali już normalnie, to znaczy, żeby lekarz nie mówił, że go boli kończyna górna, tylko jeżeli lekarz jest naszym, nie wiem, mężem, synem czy ojcem, to mówił, że ręka go boli. Tak samo chcielibyśmy, znaczy nie tyle chcielibyśmy, co po prostu jest tak, że kiedy wychodzimy z jednej roli, to przechodzimy do innej roli i zaczynamy mówić językiem takim, jaki obowiązuje w danej grupie, czyli w tym wypadku językiem jakimś tam potocznym czy ogólnym, już bez tych naleciałości korporacyjnych. No właśnie, o tym chciałbym porozmawiać, bo tych naleciałości to jednak znalazłem całkiem, z pomocą moich kolegów w Rzeczpospolitej, koleżanek i kolegów, całkiem sporo. Wypisałem tutaj różne przykłady i chciałbym, żebyśmy o tych przykładach porozmawiali. Na użytek tych przykładów wymyśliłem fikcyjną firmę. Firmę nazwałem Piapol. Piapol, tak. I na przykład używając właśnie tej nazwy, chciałbym pani przedstawić następujące króciutkie zdanie. Pracuję w Piapol. Chodzi zamiast o to, czy w Piapolu. Tak, jest taka tendencja do nieodmieniania tak nazw firm, co widać choćby w reklamach. Tutaj powiedziałabym, są dwie szkoły. To znaczy rzeczywiście tradycyjnie i zgodnie ze wszelkimi zasadami języka powinniśmy nazwy wszelkie i w tym nazwy firm odmieniać. Pan mówi, że pracuje w Rzeczypospolitej albo w Rzeczpospolitej, a nie w Rzeczpospolita. Chociaż jeżeli już mamy Rzeczpospolita TV czy TV, jakby kto chciał, to już nie do końca wiemy. Czy pracuje w Rzeczpospolita TV, czy w Rzeczpospolitej TV i tak dalej. I właśnie tu się zaczynają problemy. Od czasu, kiedy Polska zaczęła wchodzić na tę drogę taką bardziej europejską, pojawiły się bardzo różne nazwy i konstrukcje całe, które właściwie czasami wymuszają, powiem to z wielkim bólem, nieodmienianie. Oczywiście, taka nazwa, którą pan tutaj wymyślił, to było Piapol. Tak. Chcielibyśmy, żeby była odmieniana, dlatego że nic nie stoi na przeszkodzie temu, żeby jej nie odmieniać, prawda? Znaczy ona ma wszelkie warunki, żeby ją odmieniać. Natomiast ponieważ jest dużo takich nazw, na przykład różnych takich trójczłonowych, jeżeli mamy na przykład nazwy jakichś klubów sportowych, przepraszam, teraz być może coś pomylę, bo nie orientuję się tak dokładnie, ale nawet, nie wiem, Orlen Wisła Płock na przykład, jeżeli to jest taka nazwa, to tak, w Orlenie Wiśle Płocku grał, w Orlen Wisła Płocku grał, prawda? Tak dużo różnych właściwie kombinacji i nie wiemy do końca. I teraz to wszystko powoduje, że jakby wielu ludzi nie chce w ogóle nazw firm odmieniać, też z innego powodu, a mianowicie z tego, że uważają, że nazwa powinna się utrwalić w formie mianownikowej, co jest, powiem, mało przekonujące, dlatego że my doskonale wiemy, że kościuszki forma to jest mianownik, to znaczy to jest dopełniacz czy jakiś inny przypadek od rzeczownika, od nazwy kościuszko, prawda? Więc jeżeli albo obraz Matejki, no to nikt nie uzna, że to jest Matejki, tylko wiemy, że to jest Matejko.
Inaczej mówiąc, my mamy zakodowaną już taką tendencję do odmieniania i do odtwarzania tych form mianownikowych z tych form, no, z tych form, które tutaj są odmienione. A powiedziałabym, jesteśmy na takim zakręcie trochę językowym. Pewnie za jakieś 100, 150 lat, może wcześniej. Nie wiem, jak szybko te zmiany będą następować. Może nie, myślę, że nawet wcześniej niż za 100 lat. Okaże się, w którą stronę poszliśmy. Czy zwycięży tendencja do nieodmieniania nazw, tak jak z nazwiskami jest teraz. Czy proszę zobaczyć, otwieramy, przepraszam, no, gazetę z nekrologami i tam jest pan, przepraszam za nazwisko, ale to załóżmy takie najpopularniejsze, dlatego mogę, Jan Nowak na przykład, panu tam na przykład Janowi Nowak, wyrazy współczucia, albo... Czy to jest błąd, pani tak, profesor? Tak, to jest błąd, ale na razie to jest jeszcze błąd, ale być może się okazać, że za, nie wiem, 50-30 lat tak wszyscy będziemy mówić, albo przynajmniej pisać. Tak jak no, język zawsze się zmienia w taką stronę, w jaką użytkownicy tego chcą. Czy nam się to podoba, czy nam się to nie podoba. Ale pani profesor, to wydaje mi się, że możemy ten wątek naszej dyskusji o pracuję w Piapol podsumować w ten sposób, że jeżeli można, jeżeli to jest pewien sposób taki, nawet jeżeli to jest nazwa obcobrzmiąca, ale jeżeli w sposób naturalny dosyć można ją odmieniać, pewnie, to chyba to lepiej odmieniajmy. Nie, tak. No jak najbardziej. Jak najbardziej. Pani profesor, kolejny przykład. Technologia od Piapol. Czy też Piapolu, jeżeli odmawiałem. Tak, od. Samochód dosyć... od Opla, tak, lalka od Mattela. To przepraszam, czy on nam dał tę lalkę albo ten samochód, prawda? Teraz to jest taka konstrukcja trochę zapożyczona. Tam jest from, oczywiście po angielsku, ale nie tylko, to nie jest tylko, i nie we wszystkich konstrukcjach to from występuje. To jest też takie przekonanie, że jeżeli mamy dopełniacz, czyli technologia tego Piapola, czy Piapolu, tutaj też właśnie jeszcze, prawda, czy to będzie A czy U, to, że to nie będzie takie wyraziste, dlatego to od występuje. Ale to jest jeszcze inne, to jest taki trochę szczególnie w reklamach wymiar perswazyjny. Jeżeli mam tuż do rzęs od, nie wiem, no, firmy ABC, to mam to odnieść takie wrażenie, że ta firma mi coś sprezentowała. Co prawda, tak, ja za to muszę zapłacić oczywiście, ale że to jest jakiś prezent. A czy w wymiarze formalnym jest to błąd? Ja to uważam za... Może za tak, ja to jakbym kwalifikowała, to bym zakwalifikowała jako nadużywane albo takie stosowane tylko w pewnych rodzajach kontekstów, ale na pewno nie wskazane. No, tak, unika się też często takiego zero-jedynkowego błąd, nie błąd, powiedziałabym, oceniania, dlatego że w pewnych sytuacjach to jest, czy w pewnych kontekstach, czy w pewnych właśnie rodzajach użycia języka, to jest pewne konstrukcje są tak częste, że już ci użytkownicy, którzy tego używają, ci, którzy tego używają, w ogóle tego nie zauważają i nie uważają tego za błąd. A jeżeli weźmiemy taką klasyczną definicję czy błędu, czy normy językowej, która mówi to, że o tym, co jest w języku poprawne, co nie, mówiąc w największym uproszczeniu, możemy powiedzieć w największym uproszczeniu, decyduje społeczeństwo. To znaczy my oceniamy, jako, nie jako językoznawcy, tylko jako społeczeństwo, jak to jest, czy to jest poprawne, czy nie. No to jeżeli... Powiedziałabym, bardzo duża część ludzi pracujących w korporacjach, czy w sklepach, czy w reklamie mówi, a czy w sklepach, no załóżmy w perfumeriach, mówi krem od tam Diora, a to trudno uznać to, że oni wszyscy popełniają. Powiem jeszcze teraz, jest jeszcze gorzej. Bardzo liberalne podejście, pani profesor. To nie jest liberalne podejście. To jest podejście takie, w którym pokazuje się, że czynnikiem takim sprawczym zmian językowych jest społeczeństwo. I my, ja bym sama, ależ oczywiście, panie redaktorze, ja bym chciała, żeby ludzie nie mówili technologia od Piapola, tusz, krem od Piapola na przykład, już trzymajmy się tego Piapola i tak dalej. Mało tego, ludzie te zaczynają mówić krem w na przykład, czyli zamiast na przykład krem Diora, to krem w Diorze, no co w ogóle dla mnie jest jakimś horrendum, ale też nie możemy nie zauważać pewnych tendencji językowych. Oczywiście my, to jest tak, no, że językoznawca jest zawsze tak jakby jedną, obserwuje i język, taką tradycyjną jego stronę i to, co się dzieje na bieżąco. I mimo, że naprawdę ubolewamy i płaczemy nad pewnymi formami. To język jest tworem żywym. To język jest tworem żywym. I my na nic nie pozwalamy. To nie jest tak, że my na coś pozwalamy albo nie pozwalamy.
My po prostu możemy zachęcać i ja niniejszym zachęcam, proszę Państwa, nie mówmy technologię od piapola albo piapolu. Pani profesor, kolejny przykład, myślę, że tym razem Panią wstrząsnę, chociaż pewnie Pani to określenie jest. Działamy oportunistycznie. Czyli jak rozumiem, wykorzystujemy okazję. To też jest kalka z angielskiego. Tak. To jest bardzo dużo. Są epickie jakieś buty na przykład. To jest język młodzieżowy akurat. Jest bardzo dużo. Zaadresować, tak. Co z tym zrobić? Nie używać. No, po prostu nie używać. No nie możemy zabronić. Możemy apelować, ale z drugiej strony też... Kiedy się stykamy z czymś takim, z jakimi konstrukcjami, które nas powodują, że nam się tam wszystko gotuje w środku, albo że po prostu pierwsza nasza reakcja to jest, Boże, co to za tekst, o co tutaj chodzi, prawda? To rzeczywiście mamy taką potrzebę buntowania się przeciwko temu. No i myślę, że im więcej ten nasz bunt, im bardziej ten nasz bunt będzie wyrażany, tym może... to będzie, będzie większa refleksja. Bo tutaj chodzi o to, że właśnie szczególnie te języki korporacyjne są tak przesiąknięte językiem angielskim, gdzie jest tłumaczenie często takie 1:1. Jeżeli tam jest na przykład właśnie epic, no to jest epicki się pojawia, prawda? To, że ludzie często nie zauważają tego, nie widzą, jak to brzmi, że to po prostu w języku polskim się tak nie da powiedzieć. No ale jak widać, można. To znaczy... Mówią. No tak. Po prostu mówią. Tak, ale ja na pocieszenie panu redaktorowi powiem, że będę tutaj trochę takim adwokatem diabła, że tak się rodziły w ogóle wszelkie zmiany znaczeniowe. Kiedyś na przykład słowo awaria... I to jeszcze przed II wojną światową, to było Titanic, to miał awarię, prawda? Czyli to była wielka katastrofa. Potem to się... Ja pierwszy z brzegu przykład tutaj podaję. No, dzisiaj awaria to rura pęknie, tak. A właściwie o takim Titaniku nie powiemy, że to była awaria, tylko że to jest katastrofa. Jak mam awarię samochodu, to mi śrubka gdzieś tam odpadła, prawda? Więc to po prostu tak te zmiany następują, ale zawsze chcielibyśmy, żeby to nie następowało w tym czasie, kiedy my jesteśmy na tym świecie i używamy tego języka. Pani profesor, a jak Pani się podoba czasownik bankować? Czyli, bo to jest to z reklamy, tak? Nie, to nie jest koniecznie, niekoniecznie z reklamy. To jest też tak, że w środowisku właśnie bankowców bardzo często on występuje, ten czasownik. I generalnie chodzi o to, że jest to jakaś aktywność związana z funkcjonowaniem banku, w szczególności z tą usługową sferą skierowaną do klientów. Czyli jeżeli się bankuje, bądź jest jeszcze takie określenie jak bankowalny. Jeżeli jest coś bankowalne, to znaczy, że się nadaje właśnie do tych procesów, wszelkiego rodzaju procesów bankowych. Rozumiem, ale to z tego, co pan powiedział, wynika teraz, że ten czasownik jest potrzebny. To znaczy on opisuje jakiś fragment rzeczywistości, która nie została nazwana przez język. I to jest bardzo charakterystyczna cecha języków zawodowych. Ja podam nie anegdotę, tylko taki może żart, może nie każdy uzna to za jakoś zabawne, bo to nie musi być zabawne, ale coś, co podaje przykład tego języka specjalistycznego. Z czego składa się dzida bojowa, panie redaktorze? Dzida bojowa. Dzida. Kiedyś słyszałem, ale przyznam, dzida bojowa składa się sprzed dzidzia dzidy bojowej, ze śród dzidzia dzidy bojowej. To jest też dobre ćwiczenie artykulacyjne. I za dzidzia dzidy bojowej. Po czym oczywiście przed dzidzie dzidzidy bojowej składa się sprzed dzidzia, przed dzidzie i tak dalej, dzidy bojowej i tak dalej. O czym to świadczy, prawda? O tym, że języki specjalistyczne, znaczy nie tyle języki, ile świat specjalistów wyodrębnia pewne elementy rzeczywistości, których my po prostu nie wyodrębniamy. Jak pan pracuje w redakcji, to wiemy, że są różne terminy, których nie używa się na co dzień, prawda? Dlatego, że my nie musimy tej dzidy dzielić na to przed dzidzie, śród dzidzie i za dzidzie, bo dla nas to jest dzida, która ma ewentualnie jakieś miejsce, za które złapiemy, rzucimy i albo ona wskoczy tam, gdzie powinna, czy trafimy tam, gdzie powinniśmy trafić, albo nie. I teraz ten przykład z tym bankowaniem właśnie to pokazuje, że pracownicy korporacji mają jakieś
wytworzyli jakieś pojęcia, na które po prostu język ogólny nie miał nazwy. No i oni tę nazwę stworzyli i bardzo dobrze, bo to im po prostu ułatwia, znaczy nie tylko ułatwia, to jest po prostu zwyczajnie potrzebne, żeby nazwać jakiś element świata. Pani profesor, ale, bo pójdźmy tym tropem, są też określenia, które jednak funkcjonują nie tylko w takim specjalistycznym języku dotyczącym któregoś z sektorów biznesu, natomiast no, jest próba nazwania takich, bym powiedział, troszeczkę szerszej rzeczywistości. Co mam na myśli? Na przykład jest duży problem, i to dyskutowaliśmy u nas w redakcji przed programem, przed spotkaniem z panią profesor, no jest kwestia tego, że no, na przykład nasze ubrania już niedługo, a nawet już teraz będą wyposażone w różne takie urządzenia inteligentne, które będą, nie wiem, chociażby mierzyć nam ciśnienie, czy tego typu rzeczy. I teraz jak to nazwać wszystko? W tej chwili funkcjonuje określenie gadżety ubieralne. Czyli ubieralne. Tak, gadżety ubieralne. Innymi słowy, jeżeli moja marynarka zdradzałaby pewne cechy inteligencji, jakoś na coś reagowała i tak dalej, miała w sobie jakieś urządzenie, no to może byłaby tym gadżetem ubieralnym. Ale to gadżet, to by z tego wynikało, że zmienia się znaczenie słowa gadżet. To znaczy ono i tak się już zmieniło, bo jak wiemy gadżet, to początkowo było taka zupełnie niepotrzebna rzecz, która na przykład się przywoziło z wycieczki gdzieś tam. No teraz bez gadżetów to ciężko żyć. No więc właśnie, to znaczy gadżet miał podstawowy taki element znaczenia, to, że to było coś niepotrzebnego. Zresztą, co ciekawe, wzięło się to od nazwiska. Monsieur Garze, Francuz, który wykonał w iluś tam egzemplarzach takie figurki statui wolności, która przecież jest w Paryżu, a Amerykanie mają kopię. I wszyscy się zastanawiali, dlaczego, po co mu to wszystko, ale oczywiście na tym zarobił bardzo dużo pieniędzy. I właśnie więc gadżet to była pierwsza rzecz, to było to, co jest niepotrzebne, ale z jakichś tam powodów ludzie to kupują. Teraz mamy gadżety, właśnie takie drobiazgi różne, tam nawet telefon komórkowy jest nazywany gadżetem, co przecież w ogóle się kłóci już z tym znaczeniem podstawowym gadżetu. Jak widać, znaczenie słowa gadżet się zmienia, skoro można powiedzieć, że marynarka jest gadżetem. Inaczej mówiąc, chyba z tego wynika, że słowo gadżet w coraz większym stopniu, że w tym słowie w coraz większym stopniu jest ten element taki związany z technologią obecny, prawda? I być może tak się już to słowo gadżet zmienia, to znaczenie. No skoro na przykład marynarka, która ma jakieś tam funkcje takie, że nam potrafi wskazać, jakie mamy ciśnienie. Tak, nie wiem, no, mogę powiedzieć tyle, co powiedziałam, że świadczy to o zmianie znaczenia słowa gadżet. Czy to dobrze, czy to źle? Też, jeżeli to jest potrzebne, jeżeli ludzie tego używają, no to z tego wynika, że znaczy idzie to w tym kierunku. Bo tak jak powiedziałam, gdybyśmy się chcieli trzymać tego pierwotnego znaczenia słowa gadżet, no to byśmy musieli tylko no, smok wawelski, prawda, kupiony na rynku, przy sukiennicach w Krakowie, no to jedyne byłoby znaczenie słowa gadżet. Czyli znowu język jest po prostu tworem żywym. No tak, tak. Pani profesor, to w takim razie jeszcze jedno określenie, słowo, które już weszło do języka no prawie potocznego, no natomiast no, jest już czyściutką kalką, czyli startup. No co tak, pani myśli o startupie? Czy ja w ogóle nie za bardzo lubię te zapożyczenia takie leksykalne, czyli wyrazy, które są żywcem wzięte na przykład właśnie z języka angielskiego i które nie zaadaptowały się w żaden sposób do języka polskiego. To znaczy nie dają się pisać po polsku, czytać i tak dalej, bo one zawsze sprawiają wrażenie takiej obcości. Jeżeli na przykład mamy taki wyraz jak komputer, który wiadomo, że jest zapożyczeniem, ale spolszczył się, popiszemy go przez K, prawda? Wymawiamy komputer, a nie computer, to nie odczuwamy tego, że to jest słowo obce, tak jak nie odczuwamy tego, że obcym słowem jest cukier, albo dach, albo czekolada, albo biuro, które też kiedyś tam zostały zapożyczone. Natomiast wystarczy, że takie słowo jak na przykład weekend, które jest w języku polskim już no, z 70 lat i nawet w latach 60. było tak popularne, że słowniki właśnie z przełomu lat 50, znaczy z lat 60., konkretnie słownik Doroszewskiego, notuje takie słowa na przykład jak weekendowicz, czyli osoba
osoba, która coś tam robi w weekend, na przykład tak jak urlopowicz, więc widać, że to już wtedy było bardzo takie żywe słowo, ale cały czas ten weekend jest przez wielu użytkowników języka nieakceptowany przez to, że się nie da spolszczyć. I właśnie podobnie pewnie jest ze startupem. Wolałabym, gdybym, no nikt w języku polskim nie wymyśla, to znaczy to nie ma, my nie mamy takiego ciała, wbrew temu, co niektórzy sądzą, Rada Języka Polskiego nie jest takim ciałem, które wymyśla słowa na przykład zaleca ich używanie, ale no myślę, że no, przyjął się ten startup, dlatego że żyjemy po prostu w takiej globalnej rzeczywistości, kiedy te wpływy języka angielskiego, nie tylko języka, ale w ogóle tych wzorców anglosaskich, czy takich ogół europejskich, powiedziałabym, prawda? Bo to nawet już nie chodzi, za chwilę Wielka Brytania już będzie poza Unią, a te wzorce będą cały czas. Więc no, to chyba no, to jest przejaw tego zjawiska. Chociaż oczywiście, no, gdyby ktoś mnie poprosił o, no może nie poprosił, ale gdyby było tak, że można by wymyślić jakieś słowo na to, co oznacza startup, no to wolałabym, żeby było to jakieś... Albo... Ale pytanie, czy się przyjmie, prawda? No właśnie, o to chodzi, dlatego cały czas mówię, no nie przyjęłoby się, dlatego że się przyjął startup. Dlatego nie ma w ogóle sensu wymyślanie żadnych słów, mimo że byśmy chcieli czasami, ale po prostu one się nie przyjmą. No nie można wszystkich ludzi zmusić, żeby nagle zamiast startup mówili jakoś tam. Pani profesor, wróćmy do firmy Piapol. Tak. I teraz chciałbym, żeby skomentowała, poprosiłbym, żeby pani skomentowała taką tendencję. Mianowicie, jeżeli firma Piapol zostanie sponsorem na przykład jakiejś sportowej areny. Nie sali sportowej, nie tak, stadionu, areny, tylko tak. Areny, no to będziemy mieli Piapol Arenę, albo na przykład... Albo Piapol Arena. Piapol Arena, tak? Tak, bo nie wiadomo... Piapol Arena Narodowy. Tak. Jak to się pani podoba? Nie podoba mi się. To powiedziałam, no jest od jakiegoś czasu taka tendencja, żeby tworzyć takie nazwy wieloczłonowe, z którymi nie wiadomo, co zrobić. Jak mamy nawet takie nazwy obiektów różnych handlowych, typu Wola Park. To co, kupiłem coś tam w Wola Parku, w Woli Parku. Pomijamy, że ten park to w ogóle nie jest odpowiedni, ale się przyjęło, prawda? Ja naprawdę, wbrew temu, co pan redaktor mi tutaj mówi, znaczy ja jestem, to nie chodzi o to, że jestem liberalna, tylko kiedy pytają mnie państwo jako językoznawcę o pewne zjawiska językowe, no to ja muszę odpowiadać jakby, znaczy muszę odpowiadać, no mówię tak, jak jest w języku. Natomiast to wcale nie oznacza, że ja to wszystko akceptuję jako ja. Jak przechodzę koło tego Wola Parku, to no zawsze gdzieś tam mnie coś dygocze w środku na całą tę nazwę Wola Park i na to, że to jest park, no bo dla mnie park to jest skupisko drzew przede wszystkim. Więc tutaj no, te nazwy wieloczłonowe, tak, one sprawiają straszny kłopot, bo nie wiemy, ja już podałam wcześniej przykład jakiegoś klubu sportowego, prawda? No, nie wiemy nawet, jak to odmieniać, czy pierwszy człon, czy drugi, czy wszystko, czy nic. No jest to twór nowy na pewno w naszym języku. Pani profesor, to na koniec takie zdanie, też zaproponowane przez jednego z moich kolegów, który specjalizuje się w branży turystycznej. I wrócimy tutaj do przykładu z slangu takiego sektorowego, czy konkretnych branż. Bardzo mi się ten przykład podoba. Sprzedałem 5 gwiazdek na Olu w Laście. Czy no wiadomo, tak, ale o co to chodzi? Jest, to znaczy ja się oczywiście domyślam, bo to jest znowu taki język... który ma być zrozumiały dla użytkowników, znaczy dla tego środowiska. No na Olu, czyli All Inclusive pewnie, tak jest. W Laście, czyli Last Minute, tak, i 5 gwiazdek. 5 gwiazdek to hotel, wiadomo, hotel 5-gwiazdkowy. No to jest tak jak na sali operacyjnej lekarz mówi do instrumentariuszki, tam nie wiem, skalpel, prawda, a nie czy byłaby mi pani uprzejma podać ten oto skalpel, który tam leży i tak dalej. Może to nie jest zbyt trafiony, znaczy zbyt dobry przykład, bo tu nie chodzi nawet już o konstrukcję zdania, tylko o takie skracanie różnych wyrażeń. No jeżeli takie zdanie sprzedałem 5 gwiazdek na Olu w Laście mówi pracownik firmy turystycznej do drugiego pracownika firmy turystycznej, no to oni się rozumieją i to jest ich żargon.
Natomiast nie zachęcałabym do wychodzenia z takimi tekstami poza to środowisko. No tak, bo na przykład w biurach podróży, w różnego rodzaju ofertach możemy spotkać się z określeniem destynacji. Zamiast kierunek podróży. Tak jest. A że to jest to rzeczywiście czasami nawet takie już karykaturalne się robi, kiedy właśnie mamy destynację, kiedy mamy tur operatorów zamiast biuro podróży, prawda? Ludzie często nawet już się z tego śmieją. Zdarzało mi się, że destynację mylono z destylacją, gdzieś tam słyszałam. To już jest zupełnie inna branża, powiedziałam. Pani profesor, musimy kończyć, ale jak rozumiem, nie jest tak źle, tak? No to język żyje, język się zmienia. Nic na to nie poradzimy. Znaczy, bo możemy poradzić, przepraszam, to nie jest tak, że nic na to nie poradzimy. Po prostu używajmy go tak, jak my chcemy. Inaczej, używajmy języka w taki sposób, w jaki chcielibyśmy, żeby był używany. I to możemy poradzić. Każdy z nas bierze odpowiedzialność za język. Bierzmy odpowiedzialność za język. To może dobre podsumowanie naszej rozmowy. Bardzo dziękuję. Moim ostatnim dzisiaj gościem była pani profesor Katarzyna Kłosińska z Uniwersytetu Warszawskiego. Szanowni Państwo, i to wszystko w dzisiejszej Rzeczy o Biznesie. Ja się nazywam Marcin Piasecki i zapraszam na kolejne wydania programu.